Woda, nawet ta pozornie spokojna, jest niebezpiecznym żywiołem. 24. To liczba utonięć w województwie warmińsko-mazurskim tylko od początku wakacji. Przed nami prognozowana fala upałów, która niewątpliwie będzie zachęcała do wypoczynku nad wodą. Pamiętajmy, że to my sami w pierwszej kolejności jesteśmy odpowiedzialni za własne bezpieczeństwo oraz naszych najbliższych. Korzystajmy z kąpieli tylko w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane, a nad bezpieczeństwem czuwa ratownik wodny. Nie wchodźmy rozgrzani do wody. Nigdy nie wchodźmy do wody i nie pływajmy po spożyciu alkoholu. Nie należy oddalać się za daleko od linii brzegowej bez żadnej asekuracji. Nie skaczemy do wody z dużej wysokości. Takie skoki mogą grozić urazem głowy i kręgosłupa. Dzieci i osoby dorosłe, które korzystają ze sprzętów pływających, powinny mieć na sobie kamizelkę ratunkową. Dbajmy o bezpieczeństwo najmłodszych. Przy kąpiących się dzieciach zawsze musi czuwać ktoś dorosły. Przebywając nad wodą, zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może okazać się, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to niezwłocznie zaalarmujmy służby. Numer alarmowy 112 oraz inne osoby. Pamiętajmy, woda to żywioł, który nie wybacza błędów.